proszę zgłosić się do dyspozytorni. Macie wyjazd w kodzie drugim, mężczyzna lat 25, pobity, więcej nic nie wiadomo. Zrozumieliście? Zeterem 04, proszę zgłosić się do dyspozytora. 04, zgłaszam się. Macie wezwanie, znaleziony przez przechodniów, wzywają tutaj, nic więcej nie wiedzą. Mężczyzna prawdopodobnie około 30 lat i to jest głównym wejściem, macie wyjść, tam będą na was czekać. Blada, chłodna, mokra. Podatny monitor. Cel nie jest jeden, mamy co najmniej kilka. Ten główny to rzeczywiście nauka po raz kolejny dla studentów. No ale nie tylko, oni mają też trochę poznać tej rzeczywistości, która ich czeka, jak już skończą tę szkołę i z dyplomem w ręku przyjdą do pracodawcy. My tam będziemy na nich czekać, ale to jeszcze nic, bo będą czekać na nich pacjenci i będziemy musieli, no chcemy ich jakoś wprowadzić w to środowisko i żeby ta rzeczywistość ich nie zaskoczyła. Staramy się, żeby to było jak najbardziej, jak najlepiej zasymulowane, dlatego jak za chwilę zobaczycie, nasi pozoranci bardzo przypominają realne zdarzenia. Nasi pacjenci starają się być takimi prawdziwymi pacjentami. Ratownictwo nocą rzeczywiście jest to wyjątkowe wydarzenie ze względu na warunki, czyli my jako zespół ratownictwa medycznego bardzo często właśnie działamy pod osłoną nocy. Studenci w ramach własnych zajęć na naszych uczelnianych salach wykładowych nie mają możliwości zapozorowania takiego typu miejsc, dlatego też ta noc, czyli po pierwsze problem z tym, że jest ciemno, muszą używać latarek czołowych, czyli dodatkowo utrudnienie. Nie widzą w całości pacjenta, się pojawia stres związany z tym, że nie do końca widzą, że nie jest to za dnia. No i myślę, że to jest jednym z najtrudniejszych elementów tych ćwiczeń.